Dzień dobry, ledwo wstałem tak naprawdę, ale nie mogłem doczekać się nagrania kolejnego odcinka naszej kariery w Bolton Wanderers, która to jest już na finiszu piątego sezonu. I tak naprawdę ten sezon powinien zakończyć się w trakcie trzech następnych filmów. Dziś zaczynamy od dwóch spotkań. Po pierwsze, przeciwko ostatniemu w tabeli West Bromowi, który już pożegnał się z rozgrywkami Premier League, a następnie z wielkim Liverpoolem, ale całe szczęście na. W naszym stadionie, w kolejnym odcinku zobaczymy mecz z Chelsea oraz Norwich i na deser zostawimy sobie finał Pucharu Anglii, w którym to odcinku również podsumujemy sobie cały sezon. Mam nadzieję, świętując zdobycie trofeum, czy to będzie Puchar Anglii, czy to będzie właśnie Premier League okaże się już bardzo, bardzo niedługo, mamy cztery kolejki do rozegrania, punkt przewagi nad Manchesterem City pięć punktów nad Manchesterem United i sześć nad wspomnianym Liverpoolem, tak więc emocje sięgają zenitu po wczoraj cały byłem roztrzęsiony po tych niesamowitych meczach, które rozegraliśmy w lidze, czy to z Fulham, czy z West Hamem. Jednak właśnie o mały włos bym zapomniał. Dziś o 20.00 najważniejszy, jeden z najważniejszych meczów tego sezonu, czyli derby Manchesteru rozgrywane na stadionie Old Trafford, gdzie Manchester United będzie podejmował. Manchester City i tu wielką przysługę może nam zrobić Manchester United wygrywając to spotkanie albo chociażby remisując dzięki czemu Manchester City pogubi punkty więc klikamy spację, trzymamy kciuki za czerwone diabły i tak też się dzieje w 26 minucie Markus Rashford wyprowadza na, wyprowadza na prowadzenie tak swoją drużynę, która ostatecznie pokonuje ekipę Ernesto Valverde i Manchester City ma rozegranych już 35 kolejek. Nadal ten punkcik przewagi nad nimi utrzymujemy, czyli w razie naszego zwycięstwa ze Spadkowiczem wychodzimy na czteropunktowe prowadzenie i będziemy mogli sobie w związku z tym odpuścić jeden z tych meczów z potężnym rywalem, czyli możemy potknąć się albo z Liverpoolem, albo z Chelsea. No lepiej ten piątkowy dzień nie mógł się rozpocząć. Dokładnie dzisiaj, 4 września, kiedy to nagrywam. No dobrze, tak więc znakomicie rozpoczynamy 76. epizod naszej kariery i już za chwilę będziemy rozgrywali mecz na University of Bolton Stadium przeciwko West Hamowi. Kolejne spotkanie tej 35. kolejki rozegrane. Tottenham pokonuje na własnym stadionie Stoke, ale tutaj Tottenhamu raczej już nie ma co się obawiać. Oni walczą o miejsce w Lidze Europy na kolejny sezon. Tymczasem my przechodzimy już do starcia z West Bromem, obecnie prezentującym bardzo złą formę. No, w związku z tym też pożegnali się z najwyższą klasą rozgrywkową w Anglii. 1.33 kurs na naszą drużynę. W składzie na dzisiejszym meczu James Justin z prawej strony obrony zastępuje Stevena Sessenią. Cała reszta bez specjalnych zmian, tylko tutaj jeszcze mentalność musimy zmienić na pozytywną. I rozpoczynamy jedno z czterech ostatnich spotkań w Premier League niezwykle zmotywowana nasza drużyna wyszła na to spotkanie przeciwko West Bromowi, co może dobrze zwiastować na przyszłość wypełniony w pełni stadion naszej drużyny. Tymczasem Konel. pierwsza akcja niestety gości w naszym polu karnym, ależ teraz refleks Arona Ramsdale'a, który błyskawicznie znalazł się przy lewym słupku swojej bramki i zdołał przechwycić to uderzenie napastnika rywali. Piąta minuta tego meczu, bardzo dużo miejsca Mamy do rozegrania tej akcji, boże, Da Silva teraz jakimś cudem utrzymał się przy piłce Romario Mario. Baro, szeroko, właśnie nasze lewe obrońca, Baro podaje jednak do Wingsa, ten przerzuca na prawą stronę do Jamesa, Justina, Justina, Cartisa, Jonesa i to jest gol, i to jest bramka w piątej minucie na University of Bolton Stadium. No, Wszystko idzie zgodnie z założeniami planu, czyli obejmujemy szybko prowadzenie z ostatnim w tabeli West Bromem, jednocześnie jeszcze West West Ham remisuje póki co bezbramkowo z Liverpoolem. West Ham też może do czegoś nam się przydać, jeżeli zagra z takim zaangażowaniem jak przeciwko nam w tym poprzednim. W jednym z poprzednich odcinków to można się spodziewać bardzo ciekawego meczu na stadionie w Londynie. No ale my jesteśmy już kilkadziesiąt minut później, dobra. Nie było tematu. Liverpool prowadzi z West Hamem, a my rozpędzamy się z kolejną akcją, którą znowu zaczyna Jada Silva, oddając piłkę Shonowi Woodrowowi, ten na wysokości pola karnego. Piłka jeszcze nie opuściła placu gry. Kartisz Jones w polu karnym Jada Silva, raz jeszcze Karty Jones. Neil Spencer faulowany. Ewidentny rzut karny dla naszej drużyny. Sergi Kristof, przepraszam, fałuje w polu karnym. No i Romario Barro kontra sam Johnston, bardzo pewnie wykonany. rzut karny i 32 minuta. No, nie było warto chyba aż tak denerwować się przed tym meczem, ponieważ jesteśmy już na dwubramkowym prowadzeniu, ale fatalna informacja chwilę później nadciąga, ponieważ potencjalny uraz udany Etana Ampadu, który no już niedługo pożegna się z naszą drużyną, ale przydałby się na pewno na te następne starcia z Liverpoolem czy to z Chelsea. Curtis Jones! Nie, to Sean Woodrow, Sean Woodrow po stałym fragmencie Cartisa Jonesa gdzieś dziubnął głową tę piłkę i umieścił ją w bramce sama Johnstona. Mamy 3 do 0 w 40 minucie tego spotkania. Bardzo w ogóle nieoczekiwany gol. Taki gol typu z dupy. Alessio Ricardi w polu karnym West Bromu. Curtis Jones, jeszcze Sean Woodrow Utrzymujemy się przy piłce na przedpolu gości. Alessio Ricardo do Romario Barro. Czy ktoś pokusi się o strzały z dystansu? <laughs> Barro rozgrywa na lewą stronę. No, znakomita była to akcja. W ogóle ciągle czuję, jakie Jestem niedospany, więc przepraszam Was za moją dzisiejszą formę, ale zaraz będę nagrywał kolejne odcinki, więc tam już powinno być nieco lepiej. 70 minuta tego meczu. <laughs> Na środku naszej pomocy znalazł się Ronan Dercy, którego wartość cały czas takimi spotkaniami staram się gdzieś podbijać w miejscach Neil Spencer, Neil Spencer, nie będzie bramki. Naszego napastnika, przynajmniej na razie w dzisiejszym meczu. Zobaczmy, właśnie na stały fragment gry, wykonaniu Dersiego. Bardzo ładnie dograł na nogę Krystiana Bielika, ale Polak niestety przenosi piłkę nad poprzeczką bramki sama Johnstona. No, zdecydowana dominacja, 17 strzałów do 5, 61% posiadania piłki dla naszej drużyny. Ciągle trzymam kciuki za ten West Ham, który tam, no, jest bardzo blisko tego, żeby, żeby sprawić niespodziankę i urwać punkty Liverpoolowi, ale tak się prawdopodobniej nie stanie. Mo Salah zapewnia trzy punkty drużynie Liverpoolu, ale to niespecjalnie nas dotyczy, ponieważ my bardzo ładnie spisaliśmy się ze Spadkowiczem z 20 miejsca i pozostajemy na pozycji lidera i w związku z wielkim prezentem, który sprawił nam Manchester United, uciekamy na cztery punkty Manchesterowi City. Już mamy zagwarantowaną grę w Lidze Mistrzów, więc taki pierwszy Mały cel został osiągnięty. 4-6 do 6 tygodni potrwa przerwa etana ampadu, więc no, należy się spodziewać, że. Yy, należy się spodziewać, że nie zagra już w tym sezonie. Tymczasem zarząd ustalił nam wyjściowe budżety i otrzymujemy 73 miliony funtów na transfery. Boże. 70 łącznie, nie wiem, 77? 77 milionów na transfery. Nasz nowy zarząd postanowił nam przeznaczyć po tym, jak awansowaliśmy do Ligi Mistrzów. Dziwnie, ponieważ zwykle dzieje się to po ostatniej kolejce ligowej. No ale proszę bardzo, Bolton wygrywa bez wysiłku. Tutaj nasi piłkarze zmęczeni, ale to nie szkodzi, ponieważ do meczu z Liverpoolem mamy aż 7 dni na to, żeby się do niego przygotować. No ale powiem Wam, że nadciągają. Te... Transfery, nadciągają transfery, i teraz może pochwalę się Wam moimi przemyśleniami na temat tego letniego okna, ponieważ zrobiłem niedawno na mojej grupie na Facebooku Football Manager Polska Scena ankietę w której zapytałem czy powinniśmy się po zmianie właściciela trzymać ciągle tego tej zasady, że ściągamy piłkarzy tylko z wysp brytyjskich. Zdecydowana większość z was opowiedziała się za tym, że skoro zmienił się właściciel, ściągnął nam już dwóch obcokrajowców, to powinniśmy ten limit znieść. I ja powiem tak, jeżeli w tym sezonie uda się jakimś cudem zdobyć ten tytuł mistrza Anglii, to po ligę mistrzów pójdziemy już z zawodnikami nie tylko z wysp brytyjskich. Ta zasada niech trwa do momentu, w którym będziemy walczyli właśnie o triumf w Premier League, a na podbicie Europy możemy śmiało iść z innymi europejskimi piłkarzami. 3 maja, zanim przejdziemy do następnej kolejki Premier League, mamy się naprawdę czym chwalić, ponieważ piłkarzem miesiąca Premier League został Neil Spencer, ale ponadto cały Podium. tej właśnie klasyfikacji zostało zagarnięte przez naszych piłkarzy. Pierwszy raz w ogóle w karierze taka sytuacja nastąpiła. Romario Baro i Curtis Jones na dalszych miejscach i ponadto Neil Spencer został jeszcze młodym piłkarzem miesiąca. 7,58 średnia po pięciu meczach, gdzie zdobył trzy gole. Ten mecz z West Hamem na pewno bardzo mocno mu pomógł. No i powiem Wam, że tak wygląda właśnie zespół, który idzie po triumfy w Premier League triumf w Mistrzostwach Anglii. Jeszcze jesteśmy bardzo ładnie chwaleni przez Jurgena Klopa, którym powiedział, że Mateusz zasługuje na wielkie uznanie, dokonuje z nimi prawdziwych cudów i będzie musiał Liverpool się postać, żeby cokolwiek w tym meczu z nami ugrać. Tymczasem godzina 20. Po raz kolejny jesteśmy na Old Trafford, gdzie Manchester United podejmuje zespół Arsenalu. Tutaj bardziej... Jednak skłaniałbym się ku Arsenalowi albo chociaż remisowi, no ale o nie, tak, tak się nie stanie. Manchester United jeszcze broni w walce o triumfy, mis o mistrzostwo nie składa. Dwa punkty przewagi mamy i mecz do rozegrania jeszcze w kontekście Manchester United, więc wszystko teraz w naszych rękach i jutro czeka nas arcy trudne zadanie przeciwko Liverpoolowi. Doczekaliśmy się w końcu dnia, w którym selekcjoner reprezentacji Anglii, Sean Dyche, zwrócił uwagę na naszego Nila Spencera. Jak dobrze wiecie, po ostatnim odcinku Ian Grayson dotychczas zadebiutował w reprezentacji Anglii z naszych wychowanków. No, trzymamy również kciuki za Nila Spencera, ale przechodzimy do starcia na University of Bolton Stadium, gdzie jesteśmy zdecydowanymi faworytami. 1-8 nasze szanse ocenia 4-4-2 z drużyną Jurgena Kloppa, no proszę bardzo, czegoś takiego bym się nie spodziewał. Teoretycznie jest to mecz o tytuł, tak głosiły nagłówki, no ale ten, no, no nie jest to mecz o tytuł, ponieważ możemy maksymalnie wyjść na pięciopunktową przewagę nad Manchesterem United. Wracamy do ustawienia z dwoma defensywnymi pomocnikami, Oliver Skip i Romario Baro na tych pozycjach, Bielik, Grayson. W Na środku obrony. No kontuzjowany etan jak mówiłem, najprawdopodobniej już go niestety w akcji w naszym klubie nie zobaczymy. Defensywna mentalność naszej drużyny. Trzymamy kciuki, ponieważ jesteśmy bardzo, bardzo bliscy historycznej chwili w naszej karierze. Roberto Firmino, Lautaro Martinez, Mousalach, De Jong, Luis, Fabinho, Robertson Gomez, Van Dijk, Alexander Arnold, Alison. Naprawdę potężnie wygląda skład drużyny gości. Dawaj Boltoniku, dawaj. Piąta minuta, ale przy piłce drużyna Liverpoolu, Krystian Bielik prosto pod nogi Dajonga jest Aleksander Arnold i niecelne było to uderzenie prawego obrońcy Liverpoolu. Szczerze, Remis przyjąłbym tutaj z pocałowaniem ręki. To jednak podejmujemy trzykrotnego z rzędu zwycięzcą Ligi Angielskiej. No i zobaczymy, jak rozwinie się ta akcja. James Justin nie podołał w starciu z Lautaro Martinezem. Aaron Ramsdale troszkę wypadł, troszkę mu się wyjechało poza obręb gry, ale nie szkodzi. Mał salach w nasze pole karne. Skakał tam Van Dyke, ale wyżej od Van wyskoczył właśnie angielski golkiper. 10 minut później od własnego pola karnego rozpoczynamy konstruowanie tej akcji pod wysokim pressingiem Liverpoolu, z którego bardzo skutecznie wychodzimy. Alessio Riccardi, Romario Baro i Oliver Skip, czyli ten nasz trójkącik środkowych pomocników. Czeka na piłkę Curtis Jones, ale doczekał się jej Sean Woodrow, który podaje ją prosto niestety pod nogi. Andrew Robertsona, Fabinho na prawe skrzydło, gdzie jest Salah w naszym polu karnym. Salah kontra Jada Silva. Niestety Jada Silva nie podał i Lautaro Martinez zdobywa 25 gola w tym sezonie. I to z tego co pamiętam, nie jest pierwsza, pierwsza bramka strzelona naszej drużynie. No więc niestety tak łatwo mistrz Anglii nie ustąpi nowemu potentatowi. Jeszcze nie koniec emocji w tej pierwszej połowie spotkania na naszym stadionie, ponieważ Detroter jest teraz w natarciu. Piękna piłka do Jamesa Justina. Jest Sean Woodrow tam pilnowany szczelnie. Neil Spencer, Curtis Jones, właśnie Neil Spencer jednak niezbyt skutecznie przypilnowali go obrońcy Liverpoolu, ponieważ ten znakomicie odnalazł się no, gdzieś tutaj na 16 metrze. Piękny strzał, mam nadzieję, nowego reprezentanta Anglii i doprowadzamy do remisu przeciwko drożenia. Jurgena Klopa, ale wspomniana drużyna jeszcze broni nie składa, ponieważ jest tu trend. Aleksander Arnold oddaje piłkę do Fabinho, no i postawią bardziej na atak pozycyjny, chociaż teraz Spencer odbiera piłkę zawodnikowi gości, Alison powstrzymuje Nila Spencera, jeszcze będzie corner w doliczonym czasie gry. Tej pierwszej połowy, który będzie, którego będzie egzekwował Sean Woodrow. Są tam nasi wysocy po obrońcy, właśnie wśród nich Christian Bielik, ale Alison Becker bardzo czujnie na linii bramkowej. Druga połowa tego meczu, w 48 minucie spotkania Salah wrzuca piłkę w pole karne, no i nie było to niestety dobre wyjście z bramki Arona Ramsdale'a, którego przelatuje ta piłka i spada na głowę czy na nogę, nawet nie zauważyłem Roberto Firmino, który umieszcza ją w siatce, no i niestety po raz kolejny, po raz drugi w tym meczu, to Liverpool obejmuje prowadzenie. No, Liverpool to jednak Liverpool, Salah znowu na Roberto Firmino, tym razem skutecznie nasza defensywa, raz jeszcze Egipcjanin, Salach powstrzymywany przez Cartisa Jonesa. Oliver Skip na chwilkę tylko pozbywa się zagrożenia, teraz podąża za Trentem Aleksandrem Arnoldem, no i Lautaro Martini. Martinez. Tak więc to jest czas na naszą taktykę z dwoma napastnikami. Nie mamy nic do stracenia, tak więc ofensywnie na własnym stadionie w tej drugiej połowie jest Neil Spencer. Doświadkowanie bardzo groźne: Shono Woodrowa w pole karne Liverpoolu i. Mamy kontakt, łapiemy po raz kolejny kontakt w tym spotkaniu. Dwie bramki Nila Spencera, asysta Kartisa Jonesa. No ale jeszcze Liverpool cały czas jest bardzo, bardzo groźny. Dejonk teraz nad naszą bramką. Kwadrans pozostał nam, żeby jeszcze odwrócić losy tego spotkania, żeby chociaż punkt zdobyć przeciwko ekipie Jurgena Klopa. Jakimś cudem ta piłka nie ląduje w naszej bramce, w końcu wylądowała, ale już po gwizdku sędziego przechodzimy na bardzo ofensywny, bardzo ofensywny styl rozgrywania Około 15 minut pozostało do zakończenia tego spotkania. No i, no i jeszcze będzie dużo, dużo nerwów w tym meczu, chyba że teraz Liverpool postanowi to wszystko wyjaśnić. Aaron Ramsdale na bardzo dużym spokoju rozgrywamy sobie piłkę pomiędzy zawodnikami Liverpoolu i wychodzi nam to naprawdę nie najgorzej. Aaron Ramsdale odnalazł Cartisa Johnsa, no i wyszliśmy z tych, z tych opresji. W bardzo efektowny sposób, no ale to podanie Graysona nie było już najlepsze. Sean Woodrow, padła piłka Tyrese, John Jules 3 do 3. 11. Trafienie w tym sezonie Tyrese, John Julesa i Bolton Wanderers znowu remisuje przeciwko Liverpoolowi. kontuzjowany Van Dyke w jego miejsce Rafael Varan. To jest w ogóle taki duet, który chętnie zobaczyłbym gdzieś w rzeczy. Kartis John zejdzie na prawe skrzydło Adam Cockbill złapie swoje minuty w końcówce tego spotkania, ale to jest kolejna nasza akcja powstrzymywana niestety przez Aleksandra Arnolda, czy zdołamy jeszcze powalczyć o trzy punkty przeciwko mistrzowi Anglii. To by było takie przypieczętowanie tego naszego tytułu. Nie miałbym wątpliwości, że po takim zwycięstwie z pewnością stanęlibyśmy. Na tej, na tym piedestale angielskiej piłki, ale jeszcze Andrew Robertson, Mausala, Mo tu może wszystko się jeszcze wydarzyć łącznie z naszą porażką. Jest Sean Woodrow, który z tą kontuzją ciągle się zmaga. Neil Spencer, piękne przyjęcie piłki i nie ma hat -tricka. Już chciałem krzyczeć na całe gardło, że mamy hat młodego angielskiego napastnika. Tak się niestety nie stało. 6 minut, aż sędzia dolicza do, do regulaminowego czasu gry. Jeszcze trzy i pół minuty nam pozostały. De Jong powstrzymywany, James Justin. Odsyła piłkę do Taylisa John Julesa i czy bohaterem zostanie drugi z naszych napastników, który pojawił się w drugiej połowie tego spotkania? John Jules jest! 4-3. Jest. Nie wierzę. Nie wierzę. Taylis John Jules. Aż brak mi słów. Piąty sezon naszej kariery, a my już za chwilę możemy zostać mistrzami Anglii. Liverpool. 3 Bolton 4 jeszcze. Wrzutka w pole karne wybijają y, tą piłkę niestety Rafael Varane no i rozpędza się kontratak Liverpoolu, czy jeszcze powalczy y, ekipa Jurgena Kloppa o y, chociażby punkcik w tym spotkaniu. 3 minuty, 2 1 i Bolton Wanderers zdobywa na samym finiszu rozgrywek 3 punkty w starcie przeciwko Liverpoolowi. 8 strzałów, 8 celnych i połowa z tych strzałów wylądowała w bramce Alisona, chłopaki, aż żarliwie wam powiem, że dobrze się spisaliście. Zachwycona nasza ekipa, zachwycony nasz menadżer. Mam nadzieję, że zachwyceni również jesteście i wy. Znakomity mecz, Moł Salaha, ale to nie wystarczyło. Jurgenowi Klopowi, o Boże, jesteśmy, jesteśmy na pierwszym miejscu, dwie kolejki do końca i pięć punktów przewagi nad Manchesterem United, a to oznacza. A to oznacza, że jeżeli Manchester United, Manchester City jeszcze wygra swoje spotkanie, będzie miał tych oczek mm, straty 4, więc wystarczy nam, że wygramy jedno z dwóch ostatnich spotkań, które rozegramy w kolejnym odcinku, albo będzie to mecz z Chelsea, albo z Norwich. Jeżeli wygramy jeden albo drugi, zostajemy oficjalnie mistrzem Anglii sezonu 2023-2024. Piękna romantyczna historia Boltonu trwa i ja już bardzo serdecznie zapraszam was na ten kolejny epizod wspierających już oczywiście teraz przedpremierowo. No bra, dzięki za dziś. Emocje sięgną u mnie dziś, Zenitu. Dzisiejszy piątek będzie dla mnie naprawdę wyjątkowy, przynajmniej mam taką nadzieję. Do zobaczenia. Cześć.